Miał być rząd fachowców, tak premier Donald Tusk i Platforma mówiła przez ostatnie tygodnie, a jest kpina, przypadek właśnie posła Gowina. No cóż, jesteśmy zdziwieni, że zdecydowały partykularne interesy Donalda Tuska i części Platformy. Widać jasny, widoczny rozłam w Platformie Obywatelskiej na ludzi Donalda Tuska i ludzi Schetyny. Ci od Schetyny zostali wszyscy wycięci, w tym chyba niezły, jak się tutaj słyszy, minister Kwiatkowski. No a w zamian za to mamy ludzi, którzy do tej pory nie sprawdzili się specjalnie na żadnych funkcjach, jak pani Mucha, jak pan Nowak, jak pan Gowin, który jest bardzo kontrowersyjną postacią i od wczoraj dostajemy maile, projekty stanowisk, uchwał dotyczących tego, żeby właśnie pan Gowin nie był ministrem sprawiedliwości. No cóż, tylko w tym rządzie jeszcze brakuje Romana Giertycha na funkcji ministra być może edukacji, bo tego się chyba nikt nie spodziewał. Szkoda, szkoda, bo idą trudne czasy i potrzeba fachowców, a pan premier wybrał młodych, pięknych, ale bez większego doświadczenia. Jak sobie poradzą? Będzie im ciężko, jak powiedział jeden z odchodzących ministrów, minister Grabarczyk, o swoim następcy, że będzie mu bardzo, bardzo ciężko. Jak będzie, zobaczymy. 4 lata temu pan premier Donald Tusk zrobił ogromny błąd. Wziął prawnika zamiast na ministra sprawiedliwości, mówi o Cezarym Grabarczyku, to wziął go na ministra infrastruktury. No, jaki jest stan infrastruktury, jak się budowało, wiemy. I teraz dokładnie robi ten sam błąd. Bierze na ministra transportu człowieka, który nigdy nie miał z tym nic wspólnego. Więc co się można spodziewać? Wszystkiego się można spodziewać, skoro był taki chaos na kolei i taki chaos i brak terminowości w oddawaniu kolejnych odcinków dróg czy autostrad, no to oczywiście pan nowy minister Nowak na pewno się może z tym spotkać. Takie powiedzenie kiedyś było, tak czy owak, zawsze Nowak i pan Nowak jest dobry na każde, widać, stanowisko, więc możemy się spodziewać, że będzie mu, na pewno nie będzie mu łatwo. Ale tak to jest, jak się nie bierze fachowców, tylko się bierze po linii partyjnej i to jeszcze tylko swojego obozu, a nie bierze się fachowców. Trudno.